Proszę Państwa, informacje o tym, o czym zamierzamy dzisiaj mówić, dostaliście od prezydenta, chociaż szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy to jest propozycja, ponieważ ostatnio w telewizji grudziąckiej pan Paweł Kapusta, przewodniczący klubu radnych, to mówił, że jest to ich propozycja, że jest to ich inicjatywa uchwałodawcza, więc tak naprawdę nie wiem, czy jest to klubu radnych Platformy Obywatelskiej, czy prezydenta Grudziądza. Ale tak czy inaczej pojawiła się, proszę Państwa, trzecia już propozycja w ciągu ostatnich kilku tygodni. W styczniu dwie i teraz jeszcze jedna. Ja tylko pragnę przypomnieć, że pierwsza propozycja mówiła o 12 stawkach, druga propozycja mówiła o 8 stawkach. W tej propozycji, która pojawiła się teraz, są 4 stawki i konkretnie kwoty. 16 zł dla osób samotnie mieszkających w gospodarstwie domowym, dla tych, którzy segregują, i 31 zł dla pozostałych, proszę Państwa. No i oczywiście analogicznie 32 dla niesegregujących i 62 dla tych pozostałych też niesegregujących. Proszę Państwa, jest to propozycja, która, tak jak powiedzieliśmy sobie ostatnio, z jednej strony idzie w dobrym kierunku, ponieważ jest odpowiedzią na nasz postulat, o którym mówimy od miesięcy, żeby obniżyć stawki dla osób mieszkających samotnie w gospodarstwie rodzinnym. Natomiast te stawki naszym zdaniem są ciągle za małe, to znaczy ciągle jest to za duży koszt, jaki muszą ponosić mieszkańcy Grudziądza, i to zarówno ci, którzy mieszkają samodzielnie w gospodarstwie domowym, jak i też pozostali. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, w wypadku pozostałych, gdzie jest kwota 32, będzie to podwyżka, ponieważ my dzisiaj płacimy 28 zł. Więc ci pozostali będą musieli płacić, od momentu, kiedy uchwała wejdzie w życie, będą musieli płacić więcej niż do tej pory płacą, mimo że wcześniej im obniżono. Proszę Państwa, my od samego początku mówiliśmy, że te koszty zostały źle skalkulowane. Od samego początku mówiliśmy, że te stawki są nie do przyjęcia. Od samego początku i w każdych spotkaniach prezydentowi o tym mówimy. Natomiast oczywiście nasz głos jest głosem tak zwanej mniejszości, więc małe szanse przebicia się z naszymi propozycjami. Chociaż ciągle podkreślamy, że jeżeli teraz tego nie uda się zrealizować, to w naszym programie wyborczym propozycje zmian co do stawek w przyszłej kadencji na pewno się pojawią. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę dotykamy tutaj kwestii, gdzie korzystne zmiany we wszystkich tych trzech propozycjach dotyczą tylko gospodarstwa jednoosobowego i dobrze. Może ten błąd zostanie poprawiony, natomiast powtarzam, w pozostałych grupach mamy do czynienia z podwyżką. Ja pragnę też jeszcze zwrócić uwagę na jeden wątek, bo ja to staram się też wychwytywać, te elementy związane z postawą Rady Platformy Obywatelskiej Wspólnego Grudziądza. Oni wszystkie propozycje w sumie, proszę Państwa, jak patrzę od grudnia 2012 roku, przyjmują jako dobre, jako korzystne. Nawet pojawiła się ostatnio wypowiedź jednego z radnych, że to jest idealna propozycja. Nie, proszę Państwa, żadna z tych propozycji nie była ani dobra, ani korzystna dla mieszkańców, ani tym bardziej idealna. Dlatego my jeszcze raz zwracamy na to uwagę, jeszcze raz o tym mówimy, jeszcze pan Andrzej o tym też wspomni i skomentuje, że tego typu stawki w dalszym ciągu przez nas nie są akceptowalne, chociaż jakiś krok w pozytywną stronę został zrobiony. Ale myślę, że nawet tych, którzy mieszkają samotnie w gospodarstwie domowym, te 16 zł też nie satysfakcjonuje. Proszę powiedzieć. Pojawiło jest to rzeczywiście trzecia propozycja w bardzo krótkim czasie i ona jest tak samo z księżyca, z czapy, bez jakiejkolwiek kalkulacji, bez jakiegokolwiek rozliczenia. Tam nikt nie ma, moim zdaniem, dzisiaj stawiam taką tezę, zielonego pojęcia, jak wyliczyć opłatę, która byłaby właściwa. No proszę Państwa, jest kpiną zaproponowanie uchwały z takim uzasadnieniem. Nie ma zielonego pojęcia o kalkulacji tych kosztów, nie ma żadnej tak naprawdę pojęcia o tym, ile to naprawdę kosztuje, jaki wariant segregacji odpadów byłby optymalny. Pojawiają się co rusz nowe propozycje i z jednym ze Sławkiem pozwolę sobie nie zgodzić. Tu nie ma mowy o żadnej obniżce. Proszę Państwa, jednoosobowe gospodarstwa przed tak zwaną reformą śmieciową, koszt dla takiego jednoosobowego gospodarstwa wynosi między 6, 7, 8 zł. W związku z tym
Zrobienie 28 było po prostu paranoją. I dzisiaj mówi się nam, że jak się z 28 tej, z tej paranoi zrobi połowę, to wszyscy się powinni cieszyć. No przecież to jest bzdura. A to, że za tym nie stoją żadne wyliczenia, to dowodzi nie tylko ten materiał, który radni dostają na sesję. Tylko, że my zrobiliśmy własne wyliczenia. Oczywiście my nie mamy aparatu, my nie mamy potężnej armii urzędników. Przecież zatrudniono dodatkowo urzędników, których koszty utrzymania kosztuje dodatkowo 690 tysięcy złotych. To jest przecież armia urzędników, która powinna ten system monitorować. Jesteśmy już ponad pół roku go używamy, więc to, co przynajmniej powinniśmy wiedzieć, to powinniśmy wiedzieć wszystko o kosztach tego systemu. Nie wiemy dokładnie nic. Okazuje się, że my, jeżeli chcieliśmy zdobyć wiedzę o tym, czy zakup pojemników, tej ogromnej ilości pojemników, to jest w kosztach, które były kalkulowane do przetargu, czy nie, się okazało, że tutaj w mieście nikt tego nie wie. Nikt nie wie, ile kosztuje pojedynczy pojemnik. My się oczywiście tego dowiedzieliśmy. Podzwoniliśmy po producentach, wzięliśmy kalkulację kosztów od tych, którzy stawali do przetargu i my wiemy, ile to kosztuje. Ale tu w mieście nikt takiej wiedzy nie posiada. I taka jest, i to jest ta tragiczna prawda. I teraz, proszę Państwa, kolejna jeszcze jedna rzecz. My zaproponowaliśmy jakiś czas temu bardzo prosty system, oparty na tych wyliczeniach i tych kalkulacjach, które my zrobiliśmy, że 7 zł od osoby to jest absolutnie dosyć, żeby pokryć wszystkie koszty funkcjonowania tego systemu i tego się trzymamy. Ale oczywiście zaczynają się pojawiać zupełnie nowe aspekty całej sprawy. Otóż wybieram się w najbliższym czasie, jestem umówiony, wybieram się na potężną, wielką inwestycję, jaka jest prowadzona na terenie naszego wysypiska śmieci i która będzie służyła między innymi do potężnej, wielkiej, wtórnej segregacji. Ale z tego płyną pewne konsekwencje. Otóż miasto przy pomocy środków unijnych realizuje wielką, potężną inwestycję wartą 60 milionów złotych. Próbowałem się dowiedzieć, czy ktoś przeprowadził kalkulacje i badania dotyczące tego, jak to wpłynie na najbardziej opłacalny system segregacji śmieci w mieście. Otóż świat już dawno ten szał segregacyjny, gdzie segregacja odbywała się drobiazgowo na etapie pierwotnym, czyli tam, gdzie śmieć powstaje, świat ma to już dawno za sobą. Ten system okazał się być systemem zdecydowanie najdroższym. I wszędzie wszyscy idą w kierunku segregacji wtórnej właśnie, poprzez tego typu inwestycje i tego typu węzły, na dole, czyli tam, gdzie są mieszkańcy, zostawiając jakby segregację podstawową, czyli segregację na tak zwanej podstawowej wersji, na tak zwany śmieć czysty i brudny. Czyli biologia, czyli brudny śmieć, oddziela się od śmiecia czystego, ewentualnie wzbogacając go, że gdzieś szkło, gdzieś makulaturę się oddziela. I teraz, realizując taką inwestycję, ja jestem już też po pewnych rozmowach, po pewnych konsultacjach i przymiarkach, okazuje się, że ten system segregacji, który jest w tej chwili realizowany w Grudziądzu, jest najprawdopodobniej systemem z punktu widzenia Grudziądza nieopłacalny. A już serwowanie tego, z czym mamy do czynienia, że za śmieci niesegregowane, gdzie często tłumaczyliśmy, że ten producent śmieci, on często nie ma wpływu na to, czy będzie śmieci segregował, czy nie, bo to często nie od niego zależy. Ponadto wiadomo, że nie zawsze jesteśmy w stanie dopilnować, aby ta segregacja, nawet jeżeli większość się do niej stosuje, żeby zasady tej segregacji nie były łamane. I obawiam się, że wkrótce się okaże, że realizując tak wielką za 60 milionów inwestycje, w ogóle system segregacji w całym mieście powinien być zupełnie inny i bardziej pierwotny. Ja to widzę na swoim przykładzie. Jestem w domu, mam 5 kompletnie bezsensownych pojemników, które wywożone są, zapełniane są przeze mnie co najwyżej w 20%. No przecież po każdy z tych pojemników musi przyjechać specjalny samochód, musi go zabrać, temu służy, to obsługują jacyś ludzie i tak dalej. Byłbym zainteresowany, żeby ktoś, nie ten, który ode mnie to odbiera, bo oczywiście
odbierający. Ja widzę, że oni prowadzą monitoring, że miałem wielki kibel do ogólnych śmieci, no, który był tam zapełniony w mniej jak połowę, no to dali mi mniejszy kibel i to jest słuszne. Tylko że oni monitorują ten system od strony swoich kosztów, prawda? A ja bym chciał, żeby ktoś w tym mieście monitorował ten system od strony moich kosztów, czyli mojego interesu jako mieszkańca. I tego absolutnie, jestem przekonany, w Grudziądzu nikt nie robi. I ta propozycja jest jednym wielkim skandalem. 16 zł to i tak jest horrendalna stawka dla jednoosobowego gospodarstwa. 32 czy 33 zł dla dwójki emerytów na 30-metrowym mieszkaniu to jest zupełnie horrendalna stawka, za którą nie stoją żadne obliczenia, kalkulacje i tak dalej. Mówię, my dzisiaj tutaj zadaliśmy pytania, ile kosztował zakup pojemników? Miasto nie wie. Ile kosztuje pojedynczy pojemnik? Nikt w mieście nie wie. No ludzie, no przecież to jest jakaś, to zakrawa na kpinę. I my po raz kolejny robimy podejście do czegoś, co jest nie do przyjęcia. No ta uchwała jest, uważam, no, z punktu widzenia radnych. No, weźcie Państwo, przeczytajcie. To są trzy zdania, z których nic nie wynika i które proponują znowu jakieś zupełnie księżycowe, nie wiadomo skąd się biorące stawki. Tyle jeśli chodzi o śmieci. Ja mam nadzieję, że ktoś się wreszcie stuknie w głowę, że ktoś wreszcie usiądzie i policzy i przedstawi rzeczową kalkulację, a przede wszystkim dochodzi nowy aspekt. Jak system wywozu, segregacji i wywozu śmieci w Grudziądzu ma się w stosunku do tej inwestycji, która powstaje na wysypisku. Tam dojdzie w ogóle do, to jest oczywiście bardzo potrzebna inwestycja, ale żeby ona została w pełni wykorzystana, to tam nie tylko trzeba pod nią dopracować jakby system segregacji w całym mieście, ale tam, żeby zapewnić tej inwestycji pełną wydajność, no to trzeba przesegregować, to oczywiście jest zasadne, te hałdy, które zostały na tym wysypisku złożone w latach minionych. I dopiero wtedy, jeżeli jedno i drugie się zaangażuje, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wydaliśmy te 60 milionów z sensem. Ale to musi się przełożyć oczywiście na koszt, jaki będą ponosili mieszkańcy. I ten koszt powinien być oczywiście minimalny, jak najmniejszy. Na pewno nie taki, jak i ten, który tu jest proponowany. Tyle jeśli chodzi o śmieci. Ja mam nadzieję, że mówimy o tym po raz ostatni, no bo to już zaczyna zakrawać na kpinę, że my po 8 miesiącach funkcjonowania systemu wiemy w zasadzie mniej, znaczy my wiemy więcej, ale urzędnicy wiedzą mniej niż wiedzieli, kiedy ten system był wprowadzany. No to jest Państwo, tak jeszcze jednym zdaniem o tym powiedzieć. No, my już też jesteśmy tym zmęczeni, ale przede wszystkim zmęczeni są mieszkańcy Grudziądza, którzy już mają dosyć tych wszystkich propozycji, tych wszystkich informacji, które w tej sprawie się pojawiają. I tak naprawdę niewiele to jeszcze zmieniło, bo tak jak powiedziałem, z 12 stawek zjechano teraz nagle do 4. W rzeczywistości ja się trzymam tego w porównaniu z 36 zł czy 28, to i tak jest mniej, dlatego mówię o tej obniżce dla osób samotnie mieszkających w gospodarstwie, ale tak czy inaczej jest to za wysokie. My w dalszym ciągu uważamy, że jest to chaos. My o tym chaosie mówiliśmy na ostatniej sesji, proszę Państwa, w formie oświadczenia, kiedy sami Państwo dobrze widzieli, na komisji otrzymaliśmy projekt, a na sesji go wycofano. Więc tak wygląda sytuacja z kwestią dotyczącą odpadów komunalnych, jeżeli chodzi o wywóz śmieci. Jak będziecie głosować w środę? No, my nie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze. Na razie jesteśmy po prostu zszokowani, że jeżeli chodzi o stawki, tak, to niewiele się zmieniło. Bo proszę Państwa, nawet pierwsza propozycja była dla osób samotnie mieszkających 14 zł. Tak? Teraz już mamy 16. Proszę Państwa, i ciągle się zastanawiamy, czy przypadkiem, ja zadałem takie pytanie na komisji, czy wreszcie jest to ostatnia propozycja, czy to jest wreszcie ostatni projekt, który prezydent radnym przedstawił. Mówią, że tak, tym razem doszło do dogadania się chyba radnych, do akceptacji tego projektu i tak jak powiedziałem, uważają, że on jest korzystny dla mieszkańców Grudziądza. Proszę Państwa, bo to jest kwestia, czy to jest 14, czy 8, czy 16,
No niechże to z czegoś wynika. No, dlaczego? Dlaczego 25? Szanowni Państwo, wynika. Andrzeju, bo każdy co, Andrzeju, wynika, to w stanie rzuca i... Wynika z tego, że oni za wszelką cenę chcą zamknąć się w 12 milionów i ta kwota ich zdaniem jest nie do ruszenia. Można zejść może o 300 tysięcy, nic poza tym. I to jest podstawowy problem, proszę Państwa, że 10,5 miliona to jest kwota dotycząca przetargów. Natomiast zostają jeszcze te pozostałe środki, z które można w jakiś tam sposób znaleźć oszczędności i nic poza tym. Więc obawiam się, że w tej kadencji chyba nie mamy żadnych szans na jakieś konstruktywne, dobre propozycje dla mieszkańców Grudziądza w tej kwestii. Chciałbym powiedzieć jeszcze odnieść się do tego tematu, że poziom debaty jest żenujący, bo pamiętamy deklaracje i obietnice, że wszystko, na wszystko jeszcze radni będą mieli wpływ. Pan wiceprezydent Sikora deklarował to nawet na Facebooku, mówił, że oczywiście dyskusja jest otwarta, że będziemy mieli wpływ na to, że będziemy długo rozmawiali, że możemy składać pewne propozycje. Oczywiście propozycja została złożona, ale złożona na komisji, na której omawialiśmy przed chwilą materiały na sesję. Uważam, że to ani miejsce, ani czas, kiedy zbiór uchwał jest przedmiotem pełnej analizy radnych i także mamy ten czas poświęcić na dyskusję o śmieci. Oczywiście gro czasu zostało zabrane przez dyskusję na śmieci, ponieważ ten problem jest nierozwiązany. Nie jest rozwiązany, dlatego ciągle jeszcze oczekujemy porządnej debaty elementarnej z udziałem wszystkich podmiotów, które są zainteresowane. Ja przypomnę jeszcze, że najwięcej mieszkańców Grudziądza mieszka w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w Grudziądzu. To prawie połowa miasta i trzeba na ten temat niestety wypracować zupełnie inną technikę. Inne możliwości mamy i uwzględnić także, o których mówił Pan Prezydent, o możliwościach recyklingu na wysypisku śmieci. Czy w tej kwestii jeszcze jakieś pytania? Też ja mam pytania tutaj, bo ja dokładnie wiem, ile Wielka Brytania ma tutaj około 30% totalnych. Ja rozmawiałem kiedyś z panem Malinowskim na temat pozyskiwania ze śmietnika gazu. Oczywiście tam się nie produkuje w ogóle gazu, minimalnej ilości wręcz. A one by przynosiły wielkie dochody, tylko że ktoś musiałby zweryfikować, jak w przeszłości i poprawić ewentualnie to wydobycie tego gazu, bo to jest bardzo ważne. Można by było zadać pytanie tutaj, mi się wydaje, że bardzo takie akuratne z opozycji, która tutaj się w mieście znajduje, aby przydusić, żeby wreszcie śmietnisko przynosiło jakiekolwiek dochody, bo w tej chwili nie przynosi żadnych dochodów. Dziękuję. To już jest jakby wyższa szkoła jazdy, bo oczywiście w tym systemie przede wszystkim powinno być policzone, jakie dochody przynosi ta segregacja i sprzedaż surowców wtórnych, bo to wcale są niebagatelne, ale już o tym nie mówimy. O tym nie mówimy, bo jeżeli zamawiający usługę nie wie, czy pojemnik jest elementem kosztu, czy nie, no to o czym my tu w ogóle rozmawiamy, no bo pytamy, czy, bo proszę Państwa, to jest zasadnicza sprawa, czy zakup tych pojemników to są miliony złotych. Jeżeli to wrzucimy w pierwszoroczną stawkę i każdy będzie je sobie musiał, że tak powiem, za nie zapłacić, przy czym nie kupić, bo ja zapłacę za ten pojemnik, czy za te 5 pojemników, które do niczego mi nie są potrzebne, ja zapłacę w cenie śmieci, to chciałbym, żeby chociażby może te pojemniki stały się moją własnością, ale przecież się nie stał, prawda? I kiedy zadajemy tego typu pytania, to się okazuje, że nikt nie wie, jak ta sprawa wygląda, czy to było przedmiotem kalkulacji, czy nie. No to o czym tu rozmawiamy? Za każdą z tych propozycji nie stoi żadne wyliczenie. Żadne. Nikt nie przyszedł do radnych i nie powiedział, to kosztuje tyle, prawda? Tak to zostało skalkulowane. Amortyzacja tych zakupionych pojemników została rozłożona na tyle lat, w związku z tym tyle. Taki element ceny to uwzględnia, no, czegoś takiego nikt nie przeprowadził. Dwa zdania i dzisiaj ustalili 16, za tydzień powiedzą 18, a za dwa tygodnie może 12. No, to jest, mówię, wszystko jest z księżyca i nie wiadomo skąd. Proszę Państwa, błąd został popełniony w roku 2012, kiedy po raz pierwszy przygotowano projekty uchwał dotyczące odpadów komunalnych. Wtedy po raz pierwszy zaproponowano konkretną stawkę 36 zł. Okazało się, że po kilku miesiącach osoby, zwłaszcza samotni mieszkający w gospodarstwie domowym, nie były w stanie
tych kosztów ponosić. Władza się zreflektowała, że popełniono błąd. Teraz próbują to naprawić i na dodatek naprawiają to w taki sposób, który jest ciągle nie do przyjęcia. No to jest podstawowy problem. Zbliżają się wybory, proszę Państwa, więc za wszelką cenę próbuje się przygotować jakikolwiek projekt uchwały, byleby tylko pomóc tym osobom i dobrze akurat, że chcą pomóc tym osobom, ponieważ te osoby zostały od samego początku skrzywdzone. Zresztą my wszyscy zostaliśmy skrzywdzeni, bo te stawki są w takim mieście jak Grudziądz, proszę Państwa, nie do przyjęcia. Porównywanie nas z Krakowem czy z innymi większymi miastami o wiele bogatszymi, Grudziądz po prostu jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne. Dziękuję. Przechodzimy do tematu drugiego. Konkurs konsultacyjny. Czy tak, ja chciałbym powiedzieć, że w związku z licznymi problemami, nie tylko mieszkaniowymi, ale przede wszystkim mieszkaniowymi, znacie Państwo oczywiście temat sprzedaży bloków z ulicy Libelka i Żerowskiego, ale nie tylko tych bloków, pozostałych kamienic także. W Grudziądzu mamy do czynienia z szeregiem problemów mieszkaniowych. Dotyczy to także eksmisji, dotyczy także sprzedaży bloków, sprzedaży mieszkań, sprzedaży kamienic. Szereg mieszkańców zgłasza problemy, szczególnie problemy prawne. W związku z tymi kwestiami, z tymi zapytaniami Stowarzyszenie Ruch dla Grudziądza postanowiło uruchomić punkt konsultacyjny. Punkt konsultacyjny dla wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem spraw mieszkaniowych, ale nie tylko spraw mieszkaniowych, bo oczywiście będziemy się odnosić do innych spraw także. W punkcie konsultacyjnym będzie dyżurowała pani prawnik, ale także będę ja osobiście dyżurował, jak zarówno pan przewodniczący Ruchu dla Grudziądza postara się także być obecny na tych dyżurach. Wstępnie mamy tutaj zgody i propozycje wykorzystania lokalu pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Myślę, że siedziba lokalnej Prawa i Sprawiedliwości doskonała, jest położona w centrum miasta, w godnym budynku, w przepięknym budynku, tym bardziej parterowa kondygnacja jest dostępna także dla osób starszych. Dla osób starszych, które dzisiaj potrzebują poradnictwa, potrzebują porady prawnej. Czasami trzeba będzie może i napisać wniosek, czasami apelację, być może wniosek do sądu, trudno powiedzieć. Takie porady prawne są sygnalizowane, są takie potrzeby. Mamy szereg sporów właśnie z naszymi instytucjami, które funkcjonują, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o TBS, o LTGN i tak dalej. Jest wiele kwestii sporny, gdzie niestety takie poradnictwo stało się dzisiaj niezbędne. Oczywiście o szczegółach, o terminie o uruchomienia tej poradni, o godzinach dyżurów powiadomimy wstępnie. To będą dni takie jak poniedziałek, czwartek i piątek. Raz w miesiącu pani prawnik będzie do nas przyjeżdżała, będzie przyjmowała mieszkańców Grudziądza przez 2 godziny. To będzie w co drugi piątek miesiąca, każdego miesiąca. Od godziny 17 do 19, natomiast my będziemy dyżurowali w każdy poniedziałek. W poniedziałek najprawdopodobniej od 9 do 11 i w czwartek od godziny 15.30 do 17.30. No i jeżeli wszystko tutaj nam dogadamy z panem posłem i z jego biurem, tak jak się spodziewamy i wstępnie ustaliliśmy, to chcielibyśmy zacząć od pierwszego poniedziałku po marcu, czyli od tego, chyba trzeciego to jest pierwszy poniedziałek i wtedy ja również będę się starał tam w tym punkcie dyżurować. Jeżeli można w tym punkcie, proszę Państwa, ja nie tylko, że wyrażam zgodę na to, by moje biuro służyło w większym niż do tej pory stopniu mieszkańcom Grudziądza, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Ja opłacam 3 prawników, którzy w różnych częściach województwa pełnią dyżury i muszę powiedzieć, że to są ludzie bardzo obciążeni pracą. Jest ogromne zapotrzebowanie na pomoc uczciwych, wiarygodnych prawników, którzy pracują wyjaśniając różnego rodzaju wątpliwości na styku interpretacji prawa, również mają odwagę reprezentować obywateli w sprawach, gdzie ci, którzy powinni również zapewnić opiekę i pomoc prawną, czyli przedstawiciele władzy rządzącej miastem, tej pomocy nie zapewniają. Bardzo się cieszę, że wesprzecie również w tym zakresie i tylko mogę za to podziękować. Ja bardzo wysoko cenię prawników, których zatrudniam, ale chcę zresztą podać przykład, że mecenas Michał Gilewicz, który jest moim współpracownikiem, który tu również w Grudziądzu pełni dyżury, wybronił rolników, którzy byli przed sądem rejonowym w Grudziądzu oskarżeni
Ja o tym mówiłem na poprzednim posiedzeniu. To jest w ogóle skandal, żeby w kraju rozsadzanym różnego rodzaju aferami tracić czas i pieniądze wymiaru sprawiedliwości na skarżenie grupy rolników za to, że nie godząc się z polityką rolną obecnego rządu Platformy i PSL-u, protestowali w sposób wyjątkowo kulturalny, grzeczny latem tu w Grudziądzu, to policja i wymiar sprawiedliwości nie ma nic innego do roboty, tylko próbuje tych ludzi karać. To jest w ogóle skandal. Ja się wstydzę, że Grudziądz trafił na usta przede wszystkim tej rolniczej części Polski jako przykład bardzo negatywny, bardzo właśnie źle się kojarzący próby zastraszenia obywateli przez wymiar sprawiedliwości. Dobrze, że sąd podjął decyzję i absolutnie obśmiał zarzuty, które zostały postawione tym rolnikom i ich uniewinnił. To jest również duża zasługa pana Michała Gilewicza, któremu jestem za to wdzięczny. A tutaj to jest nasze wspólne biuro, proszę z niego korzystać. Bardzo się cieszę, panie pośle, i dziękuję również za taką dużą życzliwość. Ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć taką informację, że Stowarzyszenie Ruch dla Grudziądza ma pewne praktyczne doświadczenie, a mianowicie upoważniliśmy pełnomocnika, radcę prawnego do reprezentowania mieszkańców z ulicy Liberta i Żerowskiego i to jest już takie, mówię, praktyczne doświadczenie, które dało przełożenie także na nasze jako stowarzyszenia właśnie do reprezentowania w sądzie tych ludzi niezadowolonych, pokrzywdzonych. Ja tylko powiem, że teraz miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie w sprawie tych ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie Żerowskiego, tych mieszkań komunalnych dojdzie do rozstrzygnięć po naszej myśli. 11, 13 są kolejne rozprawy. Ja też tam występuję jako świadek. Myślę, że przynajmniej sprawa ostatecznych intencji, jakie towarzyszyły wniesieniu tych aportów do TBS-u, zostanie jednoznacznie rozstrzygnięta. Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, ja chciałbym jeszcze o jednej sprawie powiedzieć, tak na marginesie, ponieważ my jako Ruch dla Grudziądza jesteśmy w trakcie dosyć intensywnych prac nad takim programem wyborczym, który teraz już mając ten ogólnopolski program PiS-u, wkrótce chcielibyśmy z PiS-em się pochylić nad lokalnym programem, czyli dogadać kwestie już takie bardzo lokalne. Jesteśmy świeżo po opracowaliśmy cały ten bardzo ważny fragment przyszłej gospodarki komunalnej, głównie funkcjonowania spółek, wykorzystania potencjału, jaki w tych spółkach jest, bo myślę, że w kolejnej kadencji to my będziemy zarządzali Grudziądzem. To w zasadzie nadzieja na to, że w Grudziądzu może być inaczej i Grudziądz ciągle jest miastem o niewykorzystanym w pełni potencjale. To nie ukrywam, że nasze rachunki bardzo mocno oparte są właśnie na zupełnie innym pomyślę, na zarządzaniu majątkiem i tymi spółkami, ale ja o tym chciałbym mówić. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego pakietu dotyczącego tego, co dzieje się z grudziądzką starówką, z grudziądzkim śródmieściem. Proszę Państwa, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Myślę, że Grudziądz, gdyby wystartował w plebiscycie na najbardziej depresyjne Śródmieście, to miałby naprawdę duże szanse, bo wystarczy przejść ulicą Toruńską. Ktoś, kto kiedyś wie, jak ta ulica wyglądała, jak ona funkcjonowała, jakie tam toczyło się życie, ulicą Wybickiego, ulicą Legionów, no przecież to zaczyna, wystarczy rzucić okiem jeszcze przy okazji na sąsiednie ulice, na ruiny po szpitalu i po tym i depresja gotowa. Tak to niestety wygląda i dlatego my akurat w naszym programie będziemy do tego też namawiali Prawo i Sprawiedliwość, żeby starówka znalazła zupełnie oddzielne miejsce, żeby został powołany specjalny menadżer grudziąckiego śródmieścia, grudziąckiej starówki z bardzo dużymi uprawnieniami i z prawdziwymi pieniędzmi i to zarówno takimi do zadysponowania czy zainwestowania w tę strefę, jak i z ulgami, prawda, i tak dalej, ponieważ no, w przeciwnym razie to, co jest sercem tego miasta, co spełniało zawsze rolę taką miastotwórczą, no, jest skazane na wymarcie. No, kiedy idziemy, widzimy te brudne witryny, upadające sklepiki, z których znaczna część z kartką do wynajęcia,
gdzie dominują, zaczynają dominować lombardy i lumpeksy, no przecież to jest obraz nędzy i rozpaczy, to trzeba odwrócić. A z drugiej strony prowadzi się przez kilka lat trwającą inwestycję, która jest tak naprawdę, o czym mówiliśmy wiele lat temu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że będzie to erzac, ponieważ tej inwestycji w takim zamiarze, jaki był 8 lat temu proponowany, nie dało się zrobić. Wtedy już mówiliśmy, że musiałoby to kosztować nie 40 czy 60 milionów, tylko 200 milionów. I oczywiście z takim erzacem mamy do czynienia. Trwa to już nie wiadomo jak długo. Nikt nie pomyślał ani o etapowaniu tej inwestycji. Nikt nie pomyślał, co się stanie ze sklepami, które są przy zamkniętych całymi miesiącami ulicami. Większość tych sklepów już padła. Te, które nie padły, padną lada moment. Ja sam mam znajomych, no na szczęście, którzy wiedzą, co się będzie działo, część z nich się tym wyniosła, poprzenosili się w inne części miasta, część poszła do galerii handlowych, no i dzięki temu ocaleli. Ci, którzy tego nie zrobili, dzisiaj bankrutują, nikt się nimi nie przejmuje, nikt nie myśli o jakichkolwiek rekompensatach, nikt nie myśli o jakichkolwiek ulgach, a proszę pójść zobaczyć, ja kilka dni temu przejechałem całą tę trasę, później musiałem długo dochodzić do siebie, bo rzeczywiście po takiej przejażdżce, czy przejściu się przez główne ulice Starego Miasta, depresja jest prawie gotowa i proszę Państwa, nie spotkałem na tej inwestycji na całej trasie jednego pracującego człowieka przy zimie wyjątkowo łagodnej. To tu akurat powiem, że wystarczy pojechać choćby na drugi etap średnicówki i zobaczyć, jak tam pracuje skansa. Tam jest robota, tam są ludzie, tam jest sprzęt ciężki, prawda, i tak dalej. A tu, gdzie właściwie każdy tydzień kolejny jest wyrokiem śmierci dla lokalnego handlu, dla lokalnych usług, prawda, i tak dalej, żywego ducha. Wszystko rozkopane i wszystko stoi, bo nikogo to nie obchodzi. Nikt się tym nie interesuje. I dlatego mówię, zwracam uwagę na to, ponieważ wielu tych ludzi przeżyło dramat, ale tak naprawdę jest to dramat naszego miasta. I tutaj z jednej strony zapowiadam, że oczywiście będziemy się starali z PiS-em uzgodnić wspólny program dla rekultywacji, że tak powiem, grudziąckiej stalówki, żeby na nią wróciło życie i to muszą zostać w to zaangażowane naprawdę ogromne środki i myślę, że mamy na to pomysł, to jednak myślę, że nawet te miesiące, które jeszcze zostały do wyborów, warto byłoby też wykorzystać, żeby bić na alarm, żeby alarmować, ponieważ orzeł zamknięty, prawda, przejdźcie się kiedyś i zobaczcie. To naprawdę depresyjny przypadek. I ktoś, kto przejdzie, jestem zapewniony, przejdzie tą trasą Wybickiego, Toruńską i tak dalej, jestem pewny, że na końcu musiałby być naprawdę na niezłym koksie, żeby zawołać Happy Grudziądz. Dzięki, Andrzeju. Jedźmy dalej. Mamy jeszcze pewne tematy. Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, my zwracaliśmy uwagę wielokrotnie, że obowiązkiem Państwa jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. To jest bardzo silny aspekt programu Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie, którzy są możliwi do przywrócenia na rynku pracy, powinni z takiej pomocy korzystać. Tam, gdzie wymagają długotrwałej rehabilitacji i pomocy, no to również kto ma im pomóc, jeżeli nie własne państwo. Natomiast zwracaliśmy uwagę na rozwiązania, które obecna koalicja przyjęła, dotycząca pozbawienia zasiłków osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi i z tego tytułu nie mogą świadczyć pracy na rynku pracy, już pomijając, jaki ten rynek jest. Zwracaliśmy uwagę w czasie prac w Sejmie, nie było żadnej reakcji i wydaje mi się, że do tego nie wolno dopuszczać. Natomiast ta krzywda, która dotyczy około 100 tysięcy osób w Polsce, osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, musi być naprawiona. Znaczy jeszcze odniosę się do płatnej strefy parkowania. Na najbliższej sesji będziemy rozpatrywali projekt uchwały, który zawiera pewne zmiany. Mianowicie jedną ze zmian jest wprowadzenie zwiększonej liczby miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych o 21.
Oczywiście pierwotna liczba 50 zupełnie według mojej oceny niewystarczająca całkowicie, jeżeli chodzi o potrzeby Grudziądza. Przypomnę, że Grudziądz jest miastem powiatowym i wydał, jeszcze raz powtórzę, prawie 4000 kart dla osób niepełnosprawnych, ale musimy także brać pod uwagę, że do Grudziądza przyjeżdżają różne sprawy załatwiać mieszkańcy Świecia, Chełna, Chełmży, Kwidzyna. Te osoby także posiadają karty dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście my jako Ruch dla Grudziądza jesteśmy zwolennikiem przywrócenia starego systemu, czyli dowolności bezpłatnego parkowania wszędzie. Bo taki jest cel i takie jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym jak najbliższego i bezpiecznego dojazdu do obiektu przeznaczenia. I to, co proponuje Pan Prezydent, nawet limitowanie 3-godzinnym czasem postojowym jest jakimś pewnym kuriozum. Bo nawet wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś przyjedzie, samochód postawi, za chwilę gdzieś odjedzie, ponownie wróci. Jak będziemy traktowali taką osobę? Jest to rzecz do zweryfikowania zupełnie niemożliwa, jeżeli chodzi o kwestię czasową. Jeszcze raz podkreślę, że miejsc parkingowych w tej specjalnej strefie parkowania, gdzie mamy miejsc raptem 1350, a samochodów ponad 40 tysięcy w Grudziądzu, jest zdecydowanie za mało i w zasadzie każda liczba miejsc wyznaczona nowa nie będzie adekwatna do potrzeb. Ja codziennie tego doświadczam jako osoba niepełnosprawna, poszukując miejsca w mieście. Przeważnie wszystkie są zajęte i nie ma gdzie postawić samochodu, dlatego zwiększenie o 20 uważam jest rzeczą zupełnie nieadekwatną do potrzeb, a podkreślę ze stanowczością, jesteśmy zwolennikami przywrócenia starego systemu, czyli dowolności parkowania w dowolnym miejscu, jak najbliższym miejscu przeznaczenia. Ale jesteśmy też zwolennikami zweryfikowania tych kart. Oczywiście, to tak, to nie jest ani naszym uprawnieniem, ale podam chociażby taki fakt, że znamy osoby niepełnosprawne, które wyglądają pozornie na osoby zdrowe, ale mają jakieś implanty w kręgosłupie i też nie bez powodu otrzymały taką kartę. Ktoś by powiedział, że jest to zdrowy człowiek, chodzi, przecież ma ręce, nogi całe, a ma kartę niepełnosprawną. To jest oczywiście kwestia opinii lekarskiej. My nie na wszystkim się znamy, nie znamy też szczegółów zdrowotnych, każdego z osobna, dlatego tutaj bym bardzo daleki. Do tego są upoważnione wszystkie służby, tak samo jak i Straż Miejska, jak i Policja. I wydaje mi się, że jest to temat możliwy do zweryfikowania, tylko trzeba oczywiście określić pewne kierunki i priorytety dla tych służb. Proszę Państwa, tu jest odwieczny problem. Urzędnicy próbują reglamentować i rozwiązywać problemy, które sami wymyślają, że tak powiem, natomiast nie rozwiązują zasadniczej kwestii, nad którą warto się pochylić i nad którą warto pracować. Jak znaleźć dodatkowe i stworzyć dodatkowe miejsca do parkowania i wtedy, bo problemem nie są tak naprawdę osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna pewnie, że bez sensu są te powyznaczane miejsca, bo ona powinna podjechać najbliżej miejsca, gdzie ma sklep, do którego musi dojść i tak dalej, bo dla niej przejście czasem 50 czy 100 metrów jest pewnym problemem i nie dajmy sobie wmówić, że to jest w ogóle wielki problem tych osób niepełnosprawnych i że go rozwiążemy reglamentując te miejsca. Nie. Prawdziwym rozwiązaniem problemu jest poszukiwanie miejsc, gdzie można takie miejsca stworzyć, gdzie być może trzeba coś zainwestować, żeby powstały dodatkowe miejsca, ponieważ ostatnio dosyć w sporej części Starego Miasta, ja nie przeczę, że tu i ówdzie czasami trzeba ruch ograniczyć, czy miejsca, możliwość parkowania także, ale przy takim deficycie to trzeba się trzy razy zastanowić, jeżeli jakieś miejsce do parkowania się zlikwiduje. Natomiast tutaj w rejonie Starego Miasta mogę wskazać co najmniej kilka miejsc, gdzie takie miejsca istniały i gdzie je polikwidowano. Więc być może, mówię, niech urzędnicy się wezmą za to, nad czym naprawdę warto się zastanawiać, czyli jak sprawić, żeby na grudziąckiej Starówce czy w rejonie Śródmieścia było tych miejsc nie 1300, jak jest dzisiaj, tylko żeby było na przykład 2000 i wtedy jakby problemu osób niepełnosprawnych na pewno nie będzie. To jest tyle. Dziękujemy. Możemy przejść do spraw różnych, w tym m.in. o programie PiS-u. Mamy nadzieję, że w przyszłości także w wspólnym programie PiS-u i RDG dla Grudziądza. Proszę Państwa, bardzo dziękuję, że przyjęliście ode mnie płytę CD z programem Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym, byśmy również w kolejnych miesiącach, kiedy będziemy się spotykali, rozmawiali o szczegółach tego programu.
Również jeżeli będziecie Państwo mieli pytania czy wątpliwości, to postaram się albo je wyjaśnić, albo wprowadzić fachowców, którzy się na tym znają lepiej ode mnie. Przede wszystkim jestem przekonany, że jest to program realny i program, który wszystkie najważniejsze sprawy Polski określa i pokazuje, w jaki sposób je rozwiązać. Będzie bazą do budowania programów również na wybory samorządowe dla poszczególnych miast, poszczególnych powiatów, poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Czyli dlatego, że są sytuacje szczególne i które wymagają czasami modyfikacji, to jest absolutnie naturalne. Proszę Państwa, ten program jest oparty na podstawowej diagnozie, co jest potrzebne Polakom, narodowi polskiemu w tej chwili najbardziej i z obszaru, za które odpowiedzialność ponosi państwo. Bo my nie chcemy wkraczać w życie prywatne Polaków, nie chcemy ingerować w sprawy, które są zastrzeżone dla problemów czy kwestii rodziny. To są przede wszystkim zdrowie, praca i rodzina. To jest zresztą, to są hasła naszego programu. Okazuje się, że nasz program, który został przyjęty 15 lutego na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, jest aktualny w tym nawet pejoratywnym tego słowa znaczeniu. To, co się dzieje ze służbą zdrowia, nawet informacje z dnia dzisiejszego. Nieudolność ministra Arłukowicza, patologie, jakie panują w Narodowym Funduszu Zdrowia, które między innymi skutkują tym, że minister Arłukowicz dzisiaj wnioskuje o zawieszenie w czynnościach szefa Narodowego Funduszu, którego kilkanaście dni temu powoływał. No, to pokazuje, że nikt nad tym nie panuje. Teraz informacje, które przekazują media odnośnie prywaty, korupcji, pilnowania interesów prywatnych podmiotów, między innymi tam pada nazwisko pana wiceministra Neumanna, jednego z kluczowych i najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że problem zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia dla Polaków jest sprawą zasadniczą. Sprawa pracy to jest propozycje bardzo dokładnie wyliczone. Propozycje, w jaki sposób pobudzić rynek pracy, jak stworzyć zachęty dla inwestowania. Przecież nie państwo będzie tworzyło miejsca pracy. Czas komuny się skończy. Nie państwo będzie tworzyło miejsca pracy. My jesteśmy przeciwni sytuacji, z jaką mamy miejsce od z górą 6 lat ogromnego rozrostu administracji. Po co? Po to, żeby zlikwidować bezrobocie? No przecież to kosztuje. Szacuje się, że około 150 tysięcy miejsc pracy w administracji w ciągu tych lat powstało. To jest koszt dla społeczeństwa, to jest ciężar dla społeczeństwa, a nie niesie w sobie żadnej wartości dodanej. Tak na marginesie, to dotyczy nie tylko instytucji rządowych. Ja, proszę Państwa, byłem radnym wojewódzkim pierwszej kadencji, kiedy tworzyliśmy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wtedy wystarczyło około 300 pracowników, co się wydawało i tak liczbą dużą. W tej chwili jest około 1300. Ja zdaję sobie sprawę, że doszły problemy czy sprawy związane z Unią Europejską, ale proszę mi wierzyć, również wiele zadań jest outsourcingowanych, czyli przekazywanych na zewnątrz. Więc ja nie znajduję uzasadnienia dla takiego rozrostu administracji. Nie to jest naszym celem. Przede wszystkim stworzenie warunków, by ludzie mający zdolności, umiejętności, żyłkę do ryzyka czasami, mieli stworzone możliwości inwestowania. I ten program przede wszystkim kładzie zasadniczą rolę na inwestowanie w obszarach dotkniętych strukturalnie bezrobocie, czyli Widę, Grudziądz, powiat grudziądzki. To są te tereny, które same sobie nie poradzą. Same sobie nie poradzą. Jeżeli nie będzie mechanizmu preferującego w inwestycjach, ale również w kosztach pracy, w systemie opłacania składki ZUS-owskiej, to nie będzie partycypowania ze strony państwa, to absolutnie te tereny będą terenami, które będą coraz bardziej się marginalizowały. W Polsce brakuje około 5,5 miliona miejsc pracy. To już nie jest problem tej czy innej koalicji rządzącej, mniej lub bardziej udolnej, czy na przykładzie obecnej raczej nieudolnej.
To jest problem, przed którym musi, z którym musi się zmierzyć cały naród. My proponowaliśmy wielokrotnie propozycje rozwiązań, no jak grochem o ścianę. Próby, no to są wykorzystywane do tego, żeby PR-owsko kpić, drwić sobie z naszego programu, którego notabene podejrzewam nasi przeciwnicy po prostu nie czytali. Czy on jest archaiczny, czy on jest dwudziestowieczny, czy dziewiętnastowieczny, on jest realny. On zakłada również upodmiotowienie społeczeństwa, ponieważ okazuje się, że partia, która ma pełną gębę obywatelskości, nawet na swojej nazwie odwołuje się do obywatelskości, z tym upodmiotowieniem społeczeństwa obywatelskiego nic praktycznie nie robiła. Proszę Państwa, i sprawa trzecia to jest odbudowanie polskiej rodziny, wzmocnienie tej rodziny, bo nie jest to zresztą opinia tylko i wyłącznie opozycji. Dzietność w Polsce jest na tak dramatycznie niskim poziomie, że żaden system zabezpieczenia emerytalno-rentowego w przyszłości nie wytrzyma. My wszyscy żyjemy w systemach zabezpieczenia emerytalno-rentowego, zabezpieczenia społecznego opartego na zasadzie solidarności pokoleniowej. My pracujemy, opłacamy składki, żeby nasi rodzice i dziadkowie mieli świadczenia. Jeżeli nie będzie następnego pokolenia odpowiednio licznego, to zapomnijmy o tym, że dla pokolenia, które będzie schodziło z rynku pracy, będą jakiekolwiek świadczenia. Dlatego rodzina musi być wzmocniona. To, że Polska jest na jednym z ostatnich miejsc na świecie, jeżeli chodzi o ilość rodzących się dzieci, powinno bić, wymagać od nas jakiegoś alertu, jakiegoś alarmu. A jednocześnie jest szereg rozwiązań na świecie i tu nie potrzeba wyważać otwarte drzwi, szukać jakichś genialnych pomysłów, które sprawiły, że kryzysy demograficzne w poszczególnych krajach udało się przełamać, udało się pokonać. My proponujemy przede wszystkim pomoc dla ludzi młodszych, tych, którzy są w wieku rozrodczym, tak by nie tylko w sferze wartości rodzina wielodzietna była czymś ładnym, czymś oczekiwanym, bo do tej pory w społecznym odbiorze raczej ci, którzy mają więcej dzieci, są traktowani jako rodziny patologiczne. Nie, to są ludzie, którzy biorą na siebie ciężar wychowania następnego pokolenia, urodzenia i wychowania następnego pokolenia, które jest potrzebne całemu społeczeństwu. W związku z tym społeczeństwo ma obowiązek pomóc rodzinom wielodzietnym. My chcemy wprowadzić również specjalny, comiesięczny zasiłek na każde dziecko, 500 zł. To nie mają być gesty tylko wobec tej rodziny. To ma być realna pomoc, żeby młodzi ludzie chcieli i mieli możliwość rodzenia dzieci. To jest kwestia tańszych mieszkań, to jest kwestia pewnych gwarancji, przede wszystkim dla kobiet w okresie macierzyństwa, tych pierwszych lat, odchowania dziecka i powrotu na rynek pracy. Bo często jest tak, że jeżeli ta kobieta, która bierze na siebie ciężar odchowania dziecka, próbuje wrócić na rynek pracy, dla niej nie ma miejsca. To jest kwestia żłobków, kwestia przedszkoli. To są sprawy, które w różnych krajach zostały rozwiązane. Ja nie będę dzisiaj o tym mówił szczegółowo. Nie oczekuję, że Państwo dzisiaj z tym programem się zapoznacie, ale bardzo będę wdzięczny, jeżeli w kolejnych spotkaniach moglibyśmy bardziej szczegółowo na jego temat dyskutować i będę niepomiernie wdzięczny, jeżeli również za pomocą mediów Prawo i Sprawiedliwość i nasi koalicjanci będą mogli docierać do społeczeństwa z tym programem. My oczywiście nie będziemy się oglądać tylko na mediach i poprzez różne działania, które będziemy sami podejmować, radni, struktury miejskie Prawa i Sprawiedliwości, moje biuro, osoby z nami współpracujące, jest szereg środowisk, które w nas, w Prawie i Sprawiedliwości upatrują nadziei na odwrócenie złych tendencji, złych kolei, które Polski dotyczą. Dlatego będziemy podejmowali różne działania. Sytuacja staje się bardzo trudna. Ja mówiłem o sytuacji wewnętrznej, ale również pozycja Polski na arenie międzynarodowej jest żenująco słaba. Duży, liczący się kraj w środku Europy, 40-milionowy naród, nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Jest właściwie ogrywany, obchodzony, również
w tym wszystkim, co się dzieje poza Unią. My, ja już tego wątku nie będę starał się rozwijać, ale w Sejmie chcieliśmy bardzo mocno współpracować, wspierać rządzących w aktywności polskiej na Ukrainie. Tu nie może być niuansów, jakichś tarć wewnątrz Polski. Nasze problemy wewnętrzne, które są i pozostaną, konflikty, jakie tu są wśród polityków w Polsce, nie mogą być przenoszone na nasze relacje z Ukrainą. Ale z drugiej strony no, ręce opadają, kiedy minister spraw zagranicznych dopiero na skutek nacisków, starań, jakichś żądań opozycji podejmuje działania międzynarodowe, kiedy premier ruszył w Europę również z budowaniem jakiejś propozycji, przekonywaniem Europy Zachodniej, że warto interesować się sprawami Ukrainy, bo jest to dla nas wszystkich ważne, kiedy okazuje się, że Ukraińcy nie takiej pomocy oczekują. Propozycje, które zostały przyjęte w postaci porozumienia opozycji i byłego już szczęśliwie prezydenta Janukowycza, do których bardzo mocno zachęcał minister Sikorski, zostały absolutnie obśmiane przez społeczeństwo, budujące się społeczeństwo obywatelskie, przez Majdan Ukraiński. A jednocześnie straszenie opozycji, że jak nie podpiszecie, będzie stan wojenny, zostaniecie zabici. W czyim imieniu to było i na czyją rzecz to było wystąpienie. Ale to jest sprawa, która pokazuje, że my mało się liczymy na arenie międzynarodowej. Proszę Państwa, proszę również o usprawiedliwienie nieobecności dzisiaj radnego wojewódzkiego Wiesława Żurawskiego. Wiesław dzwonił do mnie, miał dzisiaj tu z nami być, natomiast jest bardzo napięta sytuacja w Sejmiku Kujawsko-Pomorskim. Dzisiaj była w Toruniu ogromna manifestacja solidarności przeciwko polityce władz województwa kujawsko-pomorskiego, kolesiostwie, nepotyzmowi, nieudolności, niegospodarności między innymi w kujawsko-pomorskim transporcie samochodowym. W firmie, która powstała z połączenia PKS-ów, pokazała się być tylko i wyłącznie miejscem przechowalnictwa dla działaczy Platformy Obywatelskiej. Nie przyniosła nowa firma, która powstała, na którą radni wyrazili zgodę 2 lata temu. Nie przyniosła żadnych efektów. Wprost przeciwnie, okazuje się, że już nie chcę złych słów używać, ale nie tak się powinno zarządzać przedsiębiorstwami. Prywata, partyjniactwo zamiast myślenia o naszym wspólnym interesie. Dlatego Sejmik obraduje, te obrady się przeciągają i Wiesław Żurawski, który jest przecież również członkiem Solidarności, aktywnym działaczem Solidarności, oczywiste musi być tam. Proszę Państwa, kończę również, jeżeli chodzi o program, to jest gruby dokument. Program ma około 170 stron. Integralnym fragmentem programu Prawa i Sprawiedliwości jest oddzielny dokument dotyczący programu rolnego i wiejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Już nie chcę nawet Państwu na głowę go kłaść, ponieważ na płytce, którą otrzymaliście, również ten drugi program jest i bardzo bym się cieszył, gdybyście zainteresowali się również nim. To jest program aktywny. Program odpowiadający, jak już mówiłem, głównym wyzwaniom stojącym przed Polską, ale my jesteśmy ludźmi, wydaje się, również znającymi miejsce w szeregu i ludźmi skromnymi. Program wymaga modyfikacji. Świat się wokół nas zmienia. Kto był w stanie przewidzieć, co będzie na Ukrainie się działo jeszcze tydzień temu? Dlatego została powołana przez Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości specjalna rada programowa złożona z 30 kilku wybitnych specjalistów z różnych dziedzin.